Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się pierwszym z poradników, czyli już obiecywany przez jakiś czas poradnik odnośnie wrzutek, a dokładnie jednej wrzutki, czyli R1 plus kwadrat lub RB plus X. Mówimy tutaj oczywiście o klasycznych ustawieniach, jeśli macie przycisk wrzutki na jakimś innym przycisku, to musicie to dostosować do swoich ustawień oczywiście. Ale zanim tutaj zacznę wam pokazywać różne klipy i wyjaśniać, o co chodzi z tą wrzutką, pamiętajcie, że trzeba mieć wspomaganie wrzutek na pełnej asyście. Nie chcemy mieć ani tutaj manualnej, ani nie chcemy mieć częściowej. Chcemy mieć pełną asystę, bo wtedy te wrzutki wychodzą o wiele lepiej. I tak naprawdę nie mylą się zawodnicy, tak? Czy mają słabsze statystyki, czy lepsze, naprawdę nie ma to znaczenia. Przeważnie to wrzucają bardzo, bardzo dobrze właśnie tylko z tą asystą. Także zacznijmy od tego, a teraz już przechodzimy do klipów i zaraz wam wszystko pokażę, co i jak. Okej, przechodzimy więc do klipów. Są to klipy z meczów przeciwko innym profesjonalnym graczom. Także będziecie tutaj widzieć, jak ja tracę takie bramki, jak ja strzelam te bramki. Także nie ma tutaj naprawdę nic udawanego, jak sporo ludzi z poradników lubi to robić. Ogólnie przy tej wrzutce szukamy zawsze dwóch sytuacji, tak? Mamy dwa sposoby na strzelanie bramek, czyli musicie spojrzeć na swojego napastnika lub skrzydłowego i zobaczyć, czy jest na równi z obrońcą lub lekko przed nim. Wtedy możecie na spokojnie wrzucać. Lub jest też druga sytuacja, gdzie już macie taki atak pozycyjny, tak? To już nie jest kontra, tylko budujecie na spokojnie ten atak. Obrońcy są w tym polu karnym, ale widzicie, że wasz napastnik ładnie wychodzi jakby zza obrońcy, który już po prostu stoi, tak? Który jest stacjonarny, już za bardzo się nie wraca, bo tak naprawdę nie ma gdzie. I wtedy też te rzutki wychodzą. Ja wam tutaj pokażę to na klipach, więc będzie to o wiele bardziej oczywiste, niż jak ja tak sam to wyjaśniam. Także zacznijmy. Tutaj mamy pierwszą bramkę, w której ja tracę, oczywiście. Czemu by nie? Tutaj spojrzymy na dłuższy słupek, mamy Hulita, ładnie wyszedł. I było widać, że Mendy był lekko za nim, tak? Więc mimo to, że piłka leciała tak naprawdę przy 5 metrze, bardzo łatwo to przechodzi, bramkarze tego w ogóle nie biorą. Także możecie na spokojnie tutaj wrzucać. Tutaj bardzo duża dziura w obronie. Tak naprawdę pusty. Pusty mój Zidane i można było spokojnie wrzucić. Ja to jeszcze potem powtórzę, żeby bardziej pokazać, o co chodzi. Ale jeśli chcecie wrzucać na krótki słupek, tak jak ja tutaj, to polecałbym jeden pasek siły do 1,5. Jeśli chcecie wrzucać na dłuższy słupek, to już teraz w zależności czy na napastnika, czy na skrzydłowego po drugiej stronie boiska, wrzucacie z siłą od 2 pasków do 3, jeśli chcecie taką mocną bombę, bo to też działa. Też próbowałem. Także naprawdę nie jest to nic skomplikowanego. Tutaj widzicie znowu, Ronaldo był lekko przed moim obrońcą. Lekka wrzutka, on spokojnie to pakuje z voleya. Bez większych problemów. Jeśli chodzi o strzały, musicie tutaj dobierać krótki, dłuższy róg, bo to też zależy od tego, jaka jest siła wrzutki, tak? Jak bramkarz jest szybko, zdąży przesunąć, ale tak naprawdę większość po prostu leci obok nich. No nie będę oszukiwał, większość leci obok nich, nie bronią tego zbyt dużo, także tutaj nie powinien być większy problem. Tutaj jest ta sytuacja, gdzie mój napastnik będzie obiegał kantę. Zobaczcie teraz, mój Ronaldo obiegał ładnie kantę, pyk, nie było większego ruchu. I można było to na spokojnie wrzucić. Jeszcze do tego są sytuacje, które teraz wam pokażę, gdzie gra wam może pomóc, mimo że wrzutka nie jest idealna. Także zobaczcie teraz na to, co się dzieje. Idę sobie Semedo, robię wrzutkę troszkę tak na pałę, można powiedzieć. I prawie to wpadło, prawda? Prawie tutaj mi gra pomogła. A tutaj moja ulubiona sytuacja. Z Food Champions ostatniego, gdzie bardzo dużo ludzi ze streama miało spory ubaw. Pyk. Varan pakuje do swojej bramki, nie zapał żadnej animacji kompletnie, po prostu wbiegł w tą piłkę i no i nie wiem, no i wpadło. Także jeśli szukacie łatwych bramek, to polecam sobie to potrenować, popróbować. Jeszcze postaram się raz wam to wszystko pokazać. Spauzuję może raz czy dwa, żeby wam dokładnie pokazać, o co mi chodzi, więc w tej sytuacji, w tym momencie widzimy tutaj Hulita. Jest na równi z Mendym i
jeśli wasz przeciwnik nie zmieni się na tego obrońcę, to za każdym razem tutaj, czy to będzie Huli, czy to będzie San Maximin, czy jakikolwiek napastnik czy skrzydłowy, oni go wyprzedzą, więc nie bójcie się wrzucić. Mocna piła leci wzdłuż, mój Alisson tego nigdy nie złapie. Nie wiem czemu, powinien to złapać według mnie, ale tak to w tej grze działa. Więc naprawdę nie bójcie się, po prostu się nie bójcie wrzucać. Czasami nie ma co kombinować na tym skrzydle. Można sobie znacznie to ułatwić. W tej sytuacji no nie muszę nic raczej wyjaśniać. Prosta wrzutka no, na niekrytego zawodnika. Także tutaj bez problemu Zizu to kończy. Tutaj znowu szybka kontra. Widzimy, że Ronaldo jest przed Varanem, tak. Znowu nic trudnego. Pyk po długim. I mam 1-0. Chciałbym jeszcze jedną tylko sytuację szybko wam wyjaśnić. I wydaje mi się, że to jest naprawdę tyle. Nic skomplikowanego. Wystarczy, że nauczycie się R1 kwadrat. I będziecie potrafić po prostu raz zerknąć pole karne, żeby zobaczyć, czy wasz napastnik jest szybciej. Tutaj bardzo dobra wrzutka mojego przeciwnika. Dał podanie do Neymara. Widać, że Ronaldo jest leciutko przed Varanem i to wystarczy naprawdę. To wystarczy. Nie zastanawiajcie się. Leci szybka wrzuta. Pyk. Bramka. Za każdym razem. Za każdym razem. I to nie mówię tylko o Ronaldo, ale również inni gracze jak Martial też by wyprzedzili bez większego problemu. Tutaj jest dosyć inna bramka, bo widać było, że mój przeciwnik lekko wbiegł tutaj Varanem. I tak naprawdę nie byłem na skrzydle nawet, tylko bardziej ze środka pola. Widzę, że mój Kante jest przed tym obrońcą, prawda? Tak, zawsze to powtarzam. I leci wrzutka, cyk. I mamy kolejną bramkę. Także za każdym razem, jak widzicie, że jest wasz przeciwnik lekko, szybciej jakby do bramki, tak szybciej wbiegnie do tej bramki w pole karne, to próbujcie, naprawdę nie bójcie się. I po kilku, kilkunastu wrzutkach załapiecie ten schemat i będzie wam to o wiele łatwiej szło. To jest według mnie najlepsza bramka, żeby to pokazać. Naprawdę mi się to podobało. Widać, że Kante jest SPD, prawda? On nie będzie się jakoś wracał, nie wiadomo jak, w pole karne do własnej bramki. Więc widzę, że mój Ronaldo go obiega. I pyk. Ładna wrzuteczka za. I działa to. Działa to naprawdę. Naprawdę fenomenalnie. Także naprawdę krótki poradnik. Nie wydaje mi się, że jest to coś skomplikowanego. Wydaje mi się, że każdy z was, nieważne czy macie goldy, czy elity, czy srebra, naprawdę jakiekolwiek macie rangi Food Champions, naprawdę dacie radę to wrzucić do swojej gry. Jestem tego pewien. Szczególnie jeśli lubicie szybkie kontry na skrzydłach, ale nawet przy ataku pozycyjnym to też działa bardzo dobrze. Także mam nadzieję, że wam się to przyda już w tej lidze weekendowej. Macie jeszcze troszkę czasu, więc polecam się tego nauczyć. I co? Życzę powodzenia. Dzisiaj, jeśli oglądacie to w dzień przesłania, ten filmik, to dzisiaj wieczorem będziemy otwierać paczki za Top 200 i za LT1 na moim streamie, a jutro pojawią się one również tutaj na kanale na YouTubie, więc dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę powodzenia Food Champions jeszcze raz i do następnego.